Dzisiaj porozmawiamy na temat reakcji PCR, czyli tak zwanej Polymerase Chain Reaction, czyli łańcuchowa reakcja polimerazy. Łańcuchowa, ponieważ będzie zachodziła wielokrotnie i polimerazy, bo enzymem, który bierze udział, będzie polimeraza. Będzie tutaj chodziło o to, żeby po prostu zwielokrotnić liczbę cząsteczek DNA. Na przykład będziemy chcieli mieć ich więcej. Na przykład, jak mamy taką hmm, helisę DNA. I na przykład będziemy robić jakieś badania genetyczne, czy na przykład poszukujemy materiału genetycznego jakiegoś sprawcy, i chcemy te próbki zwielokrotnić po prostu, żeby mieć na przykład więcej, więcej tego jego DNA. I właśnie do tego służy ta reakcja, do po prostu zwielokrotniania materiału genetycznego, bo będzie tutaj bardzo podobny proces w sumie jak do replikacji zachodził, dlatego że po rozwinięciu takiej nici, takiej helisy DNA na dwie nici, do każdej z tych nici będziemy dobudowywać komplementarną do niej nić. I w tym momencie z jednej helisy będziemy mieć dwie helisy. Tak więc ogólnie wynik działania polimerazy będziemy mogli zapisać w wykładniku takim potęgowym, gdzie to będzie 2 do n, gdzie jeżeli liczba podziałów, czyli n to 1, to uzyskamy dwie cząsteczki nowe DNA. Jeżeli byśmy na przykład dwie helisy podzielili, no to z każdej z nich, uzyskamy po 2, czyli w sumie 2 do 2 równa się 4. Uzyskaliśmy 4. Tak więc po prostu 2 do n, z czego n to jest liczba naszych cząsteczek wyjściowych DNA, równa się liczba naszych cząsteczek, które otrzymamy. 2 do n to jest jakby liczba tych podziałów. Więc to będzie bardzo podobny proces do replikacji, tylko różnica główna będzie polegała na tym, że przez to, że ta polimeraza będzie, ta, ta reakcja będzie zachodziła w, poza komórką, bo będziemy to po prostu przeprowadzać w laboratorium, to przez to, że to nie będzie w jakby organizmie zachodziło, to nie będzie tutaj dział ta, działał taki enzym, który działa w naszym organizmie. W naszym organizmie jest ta reakcja przeprowadzana, rozdzielania, nie reakcja PCR, tylko po prostu rozdzielania DNA i dobudowywania, czyli po prostu reakcja replikacji w naszym organizmie jest przeprowadzana za pomocą Helikazy, czyli helikaza to będzie enzym, który będzie nam rozplatał te dwie nici, tą helisę i będzie właśnie niszczył tą strukturę helikalną. I to będzie helikaza. Ona właśnie będzie powodowała, że ta helisa się rozplecie na dwie nici, które zostaną rozerwane. Nie będą między nimi już wiązania wodorowe. I to by zachodziło wewnątrz organizmu jakiegoś, czy to ludzkiego, czy zwierzęcego i tak Właśnie w, w czasie replikacji DNA, żeby rozerwać te dwie nici. Natomiast przez to, że robimy ten proces PCR w reakcji w otoczeniu wyizolowanym, czyli właśnie w laboratorium, no to, żeby nie używać enzymu, po prostu ułatwić to sobie, to po prostu używamy temperatury. Bo żeby zniszczyć wiązania wodorowe łączące dwie nici DNA, możemy użyć właśnie albo enzymu, który po prostu je zniszczy, te wiązania, Albo po prostu do jakiegoś innego czynnika, na przykład, właśnie wysokiej temperatury. Więc tutaj będziemy używać na przykład wysokiej temperatury i po prostu będziemy przeprowadzać denaturację wiązań wodorowych, które są między tymi dwoma niciami DNA, żeby rozpleść tą helisę i rozerwać te dwie nici od siebie, które są połączone wiązaniami wodorowymi, żeby potem do każdego z nich dobudować kolejną nić i w ten sposób uzyskać dwa razy więcej cząsteczek. Czyli jest to bardzo podobny proces do replikacji, tylko właśnie y, można go też przeprowadzić z helikazem, to też jest możliwe, ale głównie to się opiera na denaturacji jednak pod wpływem wysokiej temperatury. Y, dobra, a więc tak, zacznijmy od ogólnie budowy DNA. Jak już mamy wiemy, że to jest taka helisa, to jakbyśmy ją tak sobie rozprostowali, no to ta helisa tworzy dwie nici: nici kodujące i nici matrycową. Tutaj między nimi są wiązania wodorowe które właśnie będziemy chcieli zniszczyć w wyniku tej reakcji, po to, żeby oddzielić te nici i następnie dobudować do nich te nici potomne. Niszkodująca jest w kierunku od 5 do 3, matrycowa od 3 do 5. W pierwszym etapie właśnie PCR będziemy po prostu oddzielać te nici od siebie właśnie za pomocą tej denaturacji, tak jak napisałam, czyli w wyniku bardzo wysokiej temperatury, 95 stopni przez około 15 sekund. Opcjonalnie może być to właśnie ta helikaza, która będzie niszczyła te wiązania wodorowe. No jak widać oddzieliliśmy już dwie nici od siebie. I naszym celem jest dobudowanie do nich tych nici potomnych, żeby po prostu zwielokrotnić ilość tego DNA. Kolejny etap będzie polegał na tym, że właśnie ta polimeraza, to jest ten główny enzym tej reakcji, bo polimeraza ogólnie dobudowuje nam nowe nici. Ona będzie nam dobudowywać nowe nukleotydy, które tworzą tą nić. Natomiast polimeraza ma taki problem, że ona sama z siebie nie może zacząć dobudowywać tych nici tutaj. Ona nie może sama zacząć tej inicjacji, więc będzie taki etap, który się nazywa hybrydyzacja, czyli przyłączenie starterów w trochę niższej temperaturze, 45-60 stopni. I będziemy tutaj przyłączyć takie coś jak startery. Tutaj i tutaj. Startery to są takie krótkie odcinki RNA, starter lub też primer. Krótkie odcinki RNA, które po prostu mają komplementarne nukleotydy do tych, które są na tych niciach yy, macierzystych, po to, że tu dopiero będzie się przyłączała właśnie ta nasza polimeraza potem. I dopiero tutaj polimeraza będzie nam dobudowywała te komplementarne nici, dlatego że polimeraza sama z siebie nie potrafi zacząć tego dobudowywania, tylko ona może przyłączać nukleotydy komplementarne yy, dopiero po przyłączeniu się do tego startera. Czyli ona musi już, najpierw musi być ten starter, czyli ten primer, krótki odcinek RNA, żeby polimeraza DNA mogła się przyłączyć i zacząć dobudowywać jako enzym te komplementarne nukleoty do tych do macierzystych. Więc jak już zaszła nam hybrydyzacja, czyli przyłączanie starterów, czyli tu mamy starter yy, i w takiej temperaturze. I to co jest istotne, widzicie, że ja przyłączałam te startery po dwóch przeciwległych stronach. I dlaczego ja tak zrobiłam? Dlatego, że synteza nowych nici, czyli właśnie tych tutaj, tych nici potomnych, będzie zachodziła w kierunku od 5 do 3. A skoro ta nić jest od 5 do 3, to ta będzie od 3 do 5. Skoro ta jest od 3 do 5, to ta nowa, która będzie tu powstawała, będzie od 5 do 3. Tak więc tutaj ten kierunek powstawania nowej nici będzie wyglądał w tą stronę, a tutaj będzie wyglądał on w tą stronę. I ostatni nasz etap to jest etap właśnie elongacji, i to jest etap, w którym właśnie będzie już elongacja, czyli po prostu jak long, czyli wydłużanie. I to będzie etap właśnie wydłużania po prostu naszej, naszych nici. Tu będzie znowu temperatura podniesiona, więc tutaj są trzy etapy. Temperatura wzrasta, opada i wzrasta 72 stopnie, i polimeraza DNA, właśnie, która będzie nam do, dołączała te komplementarne nukleotydy, zaczynając od tych starterów RNA. Czyli tu będzie nam dobudowywała i tutaj. I w ten sposób będziemy mieli dwie cząsteczki DNA powstałe z jednej, czyli nasza reguła 2 do 1 równa się 2 się potwierdziła. I teraz tak, jeśli chodzi o taki przepis na tą mieszaninę, bo tu potrzeba konkretnych składników, żeby ta reakcja zaszła, to tu jeszcze tylko tak podpiszę, bo często to w zadaniach jest składniki. Jakie potrzebne do zajścia reakcji PCR? To właśnie będzie no, MDNA, czyli po prostu DNA, na którym będziemy to przeprowadzać. Nasz matrycowy DNA. Yy, nasz macierzysty DNA, czyli po prostu no, ta wyjściowa cząsteczka. Wyjściowa cząsteczka. Yy, mieszanka nukleotydów. Yy, DATP, DGTP, DCTP i DTTP. Czyli, yy, czyli inaczej jakbyśmy to przetłumaczyli, to to są deoksyrybonukleotydy. Yy, Czyli D, czyli że to dotyczy DNA, a nie RNA, no i ATP, GTP, CTP i TTP, um, czyli mieszanka nukleotydów, i następnie będziemy potrzebować oczywiście też primerów, czyli starterów dla polimerazy, no i polimerazę termostabilną, termostabilną, czyli taką, która jest po prostu stabilna na wysokie temperatury, no bo polimeraza jako enzym normalnie mogłaby ulec, denaturacji w wysokiej temperaturze, bo jest białkiem przecież, a białka powyżej 40 stopni zaczynają denaturować. A tutaj mamy elongację w 72 stopniach. No dlatego ta polimeraza jest termostabilna, czyli właśnie ona dalej działa w takiej wysokiej temperaturze. I do czego jest ta mieszanka nukleotydów? Po prostu do tego, żeby polimeraza miała z czego wybierać. Po prostu polimeraza sobie patrzy, ok, tu mam zasadę taką, mamy tutaj A, no to tutaj dołączę komplementarnie T. Tutaj mam G, no to dołączę komplementarnie C. Więc ta mieszanka nukleotydów jest po to, żeby polimeraza mogła po prostu dobudowywać tą nić, wybierając sobie nukleotydy, które potrzebuje, które będą komplementarne do tych nici macierzystych. Tak więc na tym polega w skrócie reakcja polimerazy, czyli PCR.